Siemaneczko, z tej strony widzę was Ryoko i dzisiaj kolejne przygody w grze Dead Island, więc bierzemy się do misji. Dzisiaj misję mamy znowu poboczną. Nazwa: utrata danych, cel: odszukaj dane naukowe doktora. Nie będę czytał. W jego domu. Nie przeczytałem tylko z tego względu, że no po prostu YouTube może źle po prostu zrozumieć moją wypowiedź. Kurde, już drzewo. Już walnęliśmy w drzewo. Ale jedziemy. Jedziemy do domku. Mamy 120 metrów, to jest tutaj na wzgórzu. Już jest tylko 90. To też będzie taka króciutka misja. Chyba nawet nie będziemy się z nikim bić. Mamy tutaj tędy przejechać. Przejeżdżamy sobie zombie. Kurde, nic nie widzę. Rozbić chyba sam. No i mamy... O, tego trzeba przejechać koniecznie. Tego trzeba koniecznie przejechać. Tam z tyłu widzę, ktoś się napatoczył jeszcze. Dobra, on wstaje. O, dostał 400. O, o, nie żyje. I teraz można wysiąść. Tylko tu mam jeszcze... Ładnie... O kurde, o, jednak żyje. Dobra, leżą. A tamten jeszcze żyje? Dobra, odcięliśmy mu łeb. Ten się tam na mnie zasadza. Dobra, musimy cofnąć trochę. Wow! To było dwóch rzeźników? Wow, jeszcze z tyłu mnie atakują. Dobra, nie daliśmy rady, było dwóch rzeźników. Albo tamtego w ogóle nie przejechaliśmy, nie? Dobra, pójdziemy sobie jeszcze raz tam. Nie trafiłem go. Wow. Ale dostał w kubę. Wypa. Teraz zabawimy. Nie się zaklinował. Pokonuj się. Jeszcze jakieś? Są, ale tutaj. Ale dobra, największego rozwaliliśmy. O, bitka jest. To lubimy, to lubimy. Bitki. Była furia użyta? Była. A teraz zbieramy na następną. Wow, wow. Muszę coś, kurde... zainwestować później jakieś perki, skille sama. No, tamtędy. Kurde. Musimy zejść na dół, a oni tu jeszcze są. No, kurde, nie trafiłem szwendacza. Dobra, łeb odcięty. Ten jeszcze leży. Pytanie głów. Ale krajobraz nawet ładny. Musimy zejść w dół. Musimy tu przeskoczyć. No tam jest taran. O kurcze. O kurczaczki. Będziemy się z taranem bić. On tu potrafi wejść. I chyba to zrobi. Napijemy się. Napoje energetyczne zawsze dają najwięcej. No chodź tu, ziomuś. Widzi mnie już. Idzie do nas? A ja się wycwanie. Teraz chyba nas nie widzi. Kurde, ucieka.
łeb mu trzeba strzelić. Idą tu po mnie, kurde, żeby nie spaść. Ten leży. Kurde, będziesz szedł po mnie czy nie? O, krytyczne. Ładnie. Muszę tylko 9 naboi. Jak najwięcej HP mu ściągnąć. W łeb trafia cały czas. Tylko i wyłącznie w łeb. Kurde, nie mam amunicji już. Co by tutaj użyć? Wszystkie bronie mam praktycznie na wykończeniu. Idzie po nas. On po nas idzie. A zobaczymy sobie jeszcze, czy mamy jakieś pistolety. Nie mam amunicji. Tutaj też nie mam. No, nigdzie nie mam. O, do obrzyna mamy. Ładuj szybciej. Kurde, my się wycwanimy na spokojnie. Abym teraz... A! Spadłbym. Przeładować. Tak to trzeba ogarniać. Taran jest za mocny. Za mocny jest dla nas taran. Nie możemy tak o sobie pozwolić na starcie z nim. Co ja zrobiłem? Biegną po nas. Teraz nas spokojnie to ogarnąć. Przeładujemy. Kurde no. A tak go nie trafię. A tylko 4 mówię. Marnuję amunicję tylko. Mam jeszcze 5 strzał. Jakby był sam taran, to by było jeszcze easy, nie? Nie zauważyłem po prostu. O, dobra. Ale to są mało. Jest! Leży! Mamy tarana. No może wstać zaraz, więc. Ale dostał. Critical. Wszyscy leżą. Nie podniesie się? Nie. Ładnie, dobrze. Mamy to rozegrane. Tu do tego domu mam wejść. To jest jakiś kurde. O, ktoś tam jest. No pokaż facjatę. Odstrzeliliśmy mu rękę w ogóle. Nie, nie mam amunicji, dobra. Zrobimy to w ten sposób. Okay, hard to take a look. Jeszcze tutaj safe przeszukaliśmy. Dobrze, nie ma nic. Jest laptop, dobra. Mamy laptop, ale jeszcze sobie tutaj przeszukamy na spokojnie wszystko. To się raczej chyba nie zawali. Tutaj już chyba nie ma nic do przeszukania. To mamy jeszcze portfel. A jest jeszcze. Idziemy sobie oknem. Dobra, teraz możemy teraz na górę. A tutaj jest jakiś bunkier. Ale nie będziemy tam wchodzić nawet. Najważniejsze, że zombiaki leżą. I możemy wracać. Tu będzie coś do przeskoczenia zaraz, nie? O, tutaj jest. Musimy trochę staminy naładować. Ale w sumie nie potrzeba.
weźmiemy sobie autko na spokojnie znowu i wrócimy tak jak jechaliśmy, więc co się dzieje? Czemu miałem zamazany ekran? Autko się dymi chyba. Tędy przyjechaliśmy, tędy wrócimy. A, gonią mnie. Dobra. Spadłami, nieumarły gnidy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy na dół, na dół, na dół. Dobra. Jesteśmy tutaj. Odzyskaliśmy laptopik. Teraz musimy tylko wrócić bezpiecznie. O, tam już chyba plujek, kurde. Ten gruby. Wszystko sobie tutaj, no co ja zrobiłem, kurde. Ej, ja mogę drzwi otwierać z tego. A chcę to zobaczyć. A nie. Nie, ja mogę. Tylko z większego rozpędu. Idziemy do ziomka. There it is. Thank you. O, to chodziło, dziękuję. To może odmienić bieg sprawy. No, zobaczymy. Mamy utratę danych zakończoną, więc następna misja będzie twarde negocjacje, czyli porozmawiać będzie trzeba z Moenem i będziemy prawdopodobnie płynąć już do ostatniej lokacji. Chyba. Nie chcę tego. Ale to jest lepsze. To jest lepsze niż ta moja siekierka. Bierzemy. No bez kitu. A tu mam jeszcze jedno zadanie, I need a large quantity of diseased tissue from a specific type of the infected. I'm interested only in those that are bloated and swollen, as if they'd been drowned and left to rot. Obrzymy je i obrzyna they could be found near large pools of water. I'm sure there are quite a few in the nearby swamps. Aha, czyli mięso tupielców, dobra. This'll do just fine. I'll tell Dr. West how helpful you've been. I mamy jeszcze kolejne zadanie. Obrzyn. Pokażcie mi. A ten jest? Nie, ja mam lepszego obrzyna. Ja mam lepszego, no. Tu pójdziemy jeszcze sobie do warsztatu przy okazji. Jak już jesteśmy tutaj na miejscu, to warsztat nam się przyda. Tylko gdzie on jest? Tutaj nie ma warsztatu. On będzie gdzieś tam. Warsztat, 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 dajcie mi. Tutaj nie. On będzie tu chyba. A nie, kurde, co ja zrobiłem? Tu gdzieś będzie warsztat. Tak, mamy warsztacik. Pięknie, o, część silnika. O, batonika se zjemy. Tu mamy safe, pusty oczywiście. Latarkę. Kurde, nie to. Latarka, pod którym była latarka? Pod T. Standardowo jest pod T. Tu mam jeszcze szafę, przeszukamy sobie. Owoc sobie zjemy. Komputera przeszukamy. Bateria, wszystko bierzemy. I teraz będziemy sobie po prostu ulepszać naszą maczetę. Ona jest nieulepszona, więc... O, to też sobie możemy ulepszyć. Tak, mamy sporo kasy, więc możemy sobie ulepszać na maksa. Stworzymy sobie coś po prostu. Strzelba, nie? Zagwozdka. A nie, to ulepszymy sobie po prostu maczetę. Aha, muszę to najpierw naprawić. Wszystko sobie ponaprawiamy. 46 koła nam zostało. Ulepszymy sobie. I mamy już wszystko praktycznie ulepszone, zrobione, naprawione. I jeszcze chciałbym właśnie to stworzyć, ale... Maczeta. Coś z maczety bym chciał. O, ale nie mam oleandru.
No widzicie. Dobra, to najwyżej sobie nie będziemy ulepszać. Tutaj na tym sobie zakończymy, więc ja chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie na naszą grupę streammania.pl. Znajdziecie nas na naszej właśnie stronie. Wszystko będziecie mieli tam w opisie podane. Chciałbym zaprosić was również na moje streamy na Twitchu. Tam praktycznie no jestem co chwilę coś streamuję, w czasach wolnych też streamuję na Twitchu, więc zapraszam bardzo serdecznie, też będziecie mieć link w opisie, a jak nie chcecie, jak chcecie skorzystać po prostu z nazwy, to Ryoko Live TV, serdecznie zapraszam, soboty i niedzielę od 10 do 13, a jak w sobotę pracuję, to od 13 do 16. Jeszcze chciałbym was zaprosić na moje social media, czyli Instagram i Facebook. Jeżeli chcecie wspierać mnie w tym, co robię, to możecie też zostać moimi patronami na Patronite. I naprawdę zapraszam was na grupę streammania.pl, na naszą stronę internetową oraz Discorda. Ja się z wami żegnam w tym momencie. Trzymajcie się i miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce.